Witam serdecznie. Dzisiaj spotykamy się u Józefa Kurowskiego w Piramidzie. Gęsi nam trochę przeszkadzają, ale zaraz powinny przestać. To będzie koncert. No. Witam. No, ja też witam. Co tutaj mamy w tej piramidzie? Co wobec powyższego tak. Ja uczyniłem dlatego tę piramidę, ponieważ ja te czułem tę energię. Gdziekolwiek po prostu czułem to jakiś spokój, wyciszenie. I albowiem dlatego to zrobiłem tę piramidę, bo ja szukam tej energii, szukam tej radości. Szukam, żeby drugim ludziom pomóc, żeby uszczęśliwić, żeby im dać samopoczucie. Dobra, więc ja po prostu tu uczyniłem piramidę. Wymierzyłem sobie sam po prostu wahadełkiem, ile to mam rozmierzenia. I owego czasu po prostu, jak ja zrobiłem piramidę i po prostu nie miałem po prostu tego legowiska. A byłem na targach w Katowicach, tam jest taki, co piramidy robi z Krakowa. Mówię mu, co to jest, jak ludzie wychodzą z piramidy, mówię, panie, tu mnie boli. A przyszło mi do głowy, przyszło mi natchnienie, żeby uczynić po prostu, dać z brzozy legowisko. A on mówi, jak to, czy to powiedział? No, że duch mi powiedział, żeby tak po prostu było tutaj. I gdykolwiek to dałem, legowisko z brzozy, tu leżeli po prostu, czują się wyswobodzeni, spokojni. A on mi rzeknął tak, brzoza neutralizuje wszelkie negatywne energie, kiedykolwiek zostaną oczyszczeni. Tak, i natomiast to było coś pięknego, bo właściwie tu kiedykolwiek taki mój znajomy przyjechał z Norwegii i mówi, bardzo pragnę tu sobie poleżeć. Ja mówię, no to sobie poleż. I po prostu leżał, czuł na początku przed tym jakieś wibracje, jakieś łaskotanie, jakieś głaskanie. Mówi tak, wiesz co, Józef? Ja myślałem, tyle się zlękłem, ale później do zrozumienia po prostu przyszedł, że po prostu to są aniołowie, po prostu tak go wygładzali, tak go głaskali. Ale tu jest uwarunkowane tak, moi mili ukochani, że do mnie kiedykolwiek ktoś ma przyjść, bo ja zakomunikowałem do wibracji, że mają tylko ludzie przyjść z charakterami aniołów. A gdykolwiek ludzie przychodzą z charakterami aniołów, oni są spokojni, oni są wyciszeni, już mają tę energię pobierania tej boskiej mocy. I dlatego właściwie się uszczęśliwiają. I wobec powyższego kiedykolwiek tutaj sobie leżą, wyciszeni, bardzo pragną. Wielu takich było, albowiem, że nawet po szpitalu psychiatrycznym przyjeżdżali do mnie na wyciszenie tej boskiej energii, szukali wzmacniające i moc Ducha Świętego. Tu poleżą, tu czują, Panie, jak ja się czuję spokojna. Albowiem, że to świat po boskiej miłości oczyszcza mój umysł, moje serce, moją duszę. Taka jestem letka, taka jestem spokojna, bo właściwie ja koduję to, żebyście to otrzymali. Ale proszę was, a gdykolwiek jesteście zablokowani tym złym duchem, to wy tu nie przyjedziecie, bo on nie pozwoli. Ale zróbcie to, że wy jesteście silniejsi, przyjeżdżajcie, otrzymacie tę łaskę, a łaskę szczęśliwości, zdrowia, miłości, radości. Tak samo jak tu właściwie przyjechała kobieta, co właściwie przekazywała jej energię, bo miała na woreczku żółciowym kamień takiej wielkości, że się bała na operację iść. Ja przekazywałem tę energię, po pewnym czasie zeszło i tu jeszcze przyjechała na ten tron, posiedziała, prawda? I tak się tu czuła jakoś radośnie, spokojna, szczęśliwa, że natomiast, gdy właściwie tutaj przyszła, zupełnie otrzymała tę łaskę. Tę łaskę to jest rzecz nie do pojęcia. Mówi, Józiu, mój mąż był taki zakłopotany, mało mówiący. I ja myślałem, że tak, bo pierwszy dzień przyjechał. Mówi tak, ja masuję, hej, no to położyłem się otoczony. On masował, ani się nie odzywał, ani nic. Mówi, co za pierun jest, to w niego chłopca czy nie odzywał. A ona po prostu mówiła tak, że ona szuka takiego kogoś, żeby po prostu go odblokować, tej złej energii. I później po prostu do niego dzwonię, jak siedzą na moim tronie, po dwóch dniach. Nie ten chłop, taki radosny, taki szczęśliwy, taki mówił, taki wesoły.
ta zła energia została oczyszczona. Ale powtarzam, albowiem kiedykolwiek wam jest tu dane, a ja zawsze tak pragnęłem, chciałem, wibracje przekazywałem, kiedykolwiek słyszałem Made in Bergowicz, widziałem go tym cudownym kapeluszem na YouTube. Tak mnie jakiś ten spokój przyciągał, to opanowanie, ten styl tego bycia. I więc owego czasu, nie owego czasu, tylko w piątek dzwoni. Dzień dobry, ja chciałem pana odwiedzić. A myślę sobie, co taki miły go jeszcze nie spotkałem, bo ja znów wyczuwam po prostu, kto ma wibrację głosu, a wibracje głosu to jest odbicie duszy. A serca po prostu to jest mowa, a w oczach duszy też. No i wobec powyższego proszę sobie wyobrazić, tu brum, 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 przyjeżdża ekskluzywna rumuzyna, tylko szkoda, że nie ma koporu dyplomatycznego. Takie objawienie spokoju. Jutrzenka wyszła z samochodu. Letkość, spokój, miły uśmiech. To jest boskość, to jest osobowość. Ludu, mój ludu, czyńcie, żeby wasza dusza tak zaistniała. Nie pozwólcie, żeby takie rzeczy was weszła. Ale chcący wobec powyższego przekazać wam, bo ja często śpiewam, jestem wdzięczny Jezusowi, bo tylko to mam przez Jego dar łaski, śpiewam sobie tak. Dałeś mi życie, dałeś mi zdolność, dajesz mi zdrowie, dałeś mi łaskę, że jestem przy tobie. Czemu, a czemu, mój Panie Boże, jeszcze tak mało wciąż kocham Cię. I wiem, i tak będzie. Przez mój śpiew po prostu dużo ludzi zostanie oczyszczonych. I przez was przechodzi ta energia. Energia oczyszczająca. Wielokrotnie tak właściwie śpiewałem. Przez mój śpiew po prostu odczuwałem te wibracje. Czy szlachetna duszeczka tak odczuwała tym przez mój śpiew? Czy to było jak? Głośno. Głośno? A było takie odbicie jakieś, nie wiem, jako wibracja? Czy no coś było głęboko. Jako wyciszenie spokoju, tak. Bo ja to po prostu cokolwiek czynię, to czynię od duszy, od serca. I dlatego właściwie to jest ta cząstka całej natury. Przecież tu widzicie, tu mam gąski, są moje są śliczne gąseczki. Tu widzisz, ptaszki przylatują. A można mówić, tam dotyczy tej kobiety, co dała mi to potomstwo? Tak. Proszę sobie wyobrazić. Kobieta dzwoni z Zielonej Góry, a taki miły tonec, taki łagodny, mówi, panie, bym pragnęła od pani aniołka. I ja mówię, dobrze pani zrobię, bo czuję pani wibrację, że pani go będzie kochać, pani go będzie miłować. A ona mówi, dlatego te aniołka chcę, bo ja chcę, żeby mieć dzieciątko i takim tonem pragnącym, takim tonem uwielbiającym, takim głosem chcącym, żeby to zaistniało. A proszę państwa, no to wobec powyższego cóż miałem uczynił, albowiem ja mówię, niech się pani nie martwi, tak będzie i tak się stanie. Proszę sobie wyobrazić, bo to było przeszło rok czasu, dziewczyna dzwoni, że zaistniało właściwie połączenie i to dzieciątko teraz z miesiąc czasu urodziła. Ma na imię Krzysinek, ja bardzo lubił Krzysinka, a ta dodatkowo kobieta ma na imię Izabelka, też lubię Izabelkę to imię.
I proszę sobie wyobrazić, co za moc energii, gdziekolwiek tam były zawirowania między mężem czy żoną, zostało to odblokowane i zaistniało to zapłodnienie. A jeszcze cóż, wielokrotnie po prostu dzwoni i mówi: hej, 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 Krzysinek, płacę, nie mogę sobie dać z tym radę. A ja mówię tak, proszę sobie wziąć go na kolanka, a jemu energię swoją uwielbiającą, cokolwiek mój duch właściwie go połączył, żeby tu z nami był. I właściwie ona go trzyma na kolanka, ja tak przez tą energię ja pragnę im oczyścić Cię, Krzysineczku, i napomnieć Cię spokojem, miłością, żebyś był owinięty aniołkami, skrzydełkami. I po pewnym czasie ona mówi: no panie, no przestało. I tu jest to, że właściwie kiedykolwiek ja byłem połączony z boską mocą i to zaistniało, to zapłonienie, to jest to łączenie mego ducha z jej duchem i z tego dziecka Krzysinka. I ona dlatego płacze, bo ona pragnie mojego wibracji, mojego głosu, mojego uwielbienia. A dodatkowo chcę jeszcze przekazać, albowiem gdyby ktoś potrzebował prawomówności, mogę dać numer telefonu tej kobiecie, a czy tej dziewczynie, że właściwie tak zaistniało. Natomiast samą chcę przekazać, niesamowite sprawy. Dzwoni po prostu kobieta, mężczyzna ze Szczecina. Mówi: panie, ja mam kamienie na woreczku żółciowym, po prostu mam na operację. A ja mówię: proszę pana, niech się panie martwi, kamienie znikną. Tak sobie gadam, jak sobie gadam. Po trzech dniach po prostu robili zdjęcie. Ja tam mam, proszę państwa, tam wywiadzie z Janusza z 29.5.14 roku. Tam pisane mam po prostu, jak ten komentarz dotyczy, jak te kamienie zostały usunięte. I już mam taki cztery osoby. Gdziekolwiek to napisane było, z Ostrołęki też kobieta dzwoniła, pragnęła to o usunięciu i po prostu z Ostrołęki tak, i z Łodzi. I dlatego mówię, kiedykolwiek komuś jest dane, proszę sobie przedzwonić. Mój Duch Święty właściwie to uczyni, żeby wam sprawić tą radość tego życia. Jest mi niezmiernie miło, że właściwie to pan, raczej wyrażenie, no, ten, przepraszam, nie mam tego słów uwielbiającego, że Alek taki obdarzony w naszej Polsce jest z dusza miłości i mądrości. Tego szukałem, bo ciągle są ludzie jacy zakłopotani. No, nie lubią o nikim mówić, nie lubią o nikim krytykować. I wielu takich po prostu ludzi jest, przekazuje te energie. Chcę po prostu, żeby ich dać zdrowie, radość, a gdy chcecie słyszeć coś ciekawszego, to na Janusze tam wywiady mam, tam wielu spisów wie, że naprawdę to jest bardzo przyzwoicie. No i może, nie wiem co to... No to może przejdźmy zobaczyć te tron i te owoce piękne w doniczkach. A, no cudownie, aleluja, bo tak nie się tak dzieje pięknie. To proszę, idziemy. Dobra. No. Teraz jesteśmy wśród pięknych roślinek wyhodowanych z miłością, tak? Jak to było? Jak to się stało, że w ogóle takie coś urosło pięknego? To ja wobec... Ja nadmieniam, witam was serdecznie i pozdrawiam w moim pomieszczeniu. Chcę właściwie widzieć, chcę właściwie przekazać moją miłość. Moją łączenie się z boską naturą. I gdykolwiek ja się patrzę i koduję i chcę i mówię: kochana pomarańczka, rodź, rozwijaj się, żebyś uczyniła ludziom miłą radość swoimi owocami. I tak mnie słuchają, tak ich kocham, do nich mówię, głaszczę, oni siebie wzajemnie. A tu właściwie ta cytrynka tak pięknie rośnie, bujne kwiatuszki, bo proszę zobaczyć, jakie są świecące. To nawet grejpfrut. To grejpfrut. Tak, bo to grejpfrut. I wobec powyższego nadmieniam, że tu po prostu jest odbicie tej miłości do tej natury, tej wdzięczność. I jesteśmy tu właściwie też. I to jest zawsze właściwie, kiedy rano wstanę, zawsze po prostu podlewam, głaszczę, skupiam się nad nimi, daję im te energie.
Ale nie dlatego, tylko ja łączę się automatycznie z tą boską miłością, z tą boską mocą, że z takiego małego patyczka coś takiego pięknego wyrośnie w kolorze, w smaku, jako to jest boska moc, jako to jest boska miłość. Skupić się i zrozumieć, że tu mamy całe otoczenie boskości przy siebie, w całej naturze moje ukochane. I dodatkowo właściwie to znów będę chciał, żeby tu znów będą rosły i rozkwitały się. To jest ten dar miłości. Ale chcę właściwie jeszcze wam przekazać ten kwiatuszek. Kwiatuszek to jest aleos. Owego czasu po prostu nie miałem tyle włosów na głowie. No i chciałem, żeby po prostu mi włosy wyrostały. I więc uczyniłem, wziąłem te liście i wcierałem w głowę. Przez dłuższy czas tak wcierałem, a później po prostu czyniłem to beumatyczne sprężenie mózgiem, jakieś może z pół godziny, ale chciałem uzyskać z pół godziny, bo to się zmienia, te dłonie. Ja puściłem Radio Maria i 1/10 tak trzymałem, drugą tak, trzecią tak, czwartą tak i piątą. I co mam jeszcze przekazać? Że ja miał takie słabe oczy, że nie miałem odróżnić 2 groszówki od 5 groszówki. Taki miałem słaby wzrok. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie to uczyniłem, to masowanie dłoni i te aleosy mają głowę, to wszystko poszło na oczy. Oczy czerwone, szypią. No, myślę sobie, no, co to jest? No ale albowiem ja już nie przypuszczałem, że właściwie taka sprawa jest z tego aleosu, ale gdykolwiek no, drugi raz, trzeci raz uczyniłem, wiedziałem, że wszystko to, co właściwie tu wcieram i trzymam po prostu na głowie, to wszystko mi tu wchodzi do oczu. No i więc sobą w sobotę. Myślę sobie, poniedziałek już płynę do okulisty. No, tak, idę do okulisty, dzień dobry, dzień dobry. Proszę Panią, mnie się wydaje, ja bym mi tu jakiś piasek wpadł do oczu, bo tak mnie oczy szczypają. A my Panie, trzeba mieć skierowanie tym podobnego. Ty oszczelił drzwiami z lasu i cię drusali poszedłem. I powiem Wam szczerze, to co było, to była ta operacja oczyszczenia oczu. I teraz po prostu widzę i czytam. I nie potrzeba po kolejkach chodzić, nie potrzeba po lekarzach, tylko tu nam przez ten mózg, przez tę głowę, ja tej nomenklaturze medycznej tak nie umiem się wypowiedzieć, tylko tyle, więc odczuwałem, że tu właściwie wchodziły do moich oczu, a gdykolwiek były czerwone, to była ta operacja, to było to oczyszczenie, żeby po prostu wyrzucić. I to jest coś albowiem pięknego, ani uczeni świata, ani hej, Napoleon, nie, Napoleon to już tam, no Napoleon tylko, bo tam, o nim nie ma co mówić. No, bo Saj Baba, ani po prostu inni ludzie, czy Dalai Lama, czy w Japonii, czy inni mecenasi, uzdrowiciele, nie odgadli, jak nie odgadli, ja nie wiem za co biorą te jakieś profesorskie dyplomy, jak tu jest proste wziąć nacierać aleos, przez nacieranie aleosu idzie na oczy, oczy się oczyszczają. Ludu, mój ludu, wszystko mamy w dłoniach moje ukochani, chcący po prostu, żeby wam włosy wyrostały, czyńcie sobie tak. Wizualizuj sobie tak. Ja nigdy nie mam kataru. Bo kiedykolwiek mnie zawieje, hej, co czyni? Masuję 21 razy uszy. Widzicie, jakie mam czerwone oblicze, jakby 200 koniaków wypił? I to jest rozgrzanie. To jest zabezpieczenie. To nie kawa, nie herbata, on tego nie uczyni, żadne tabletki. Tylko macie w dłonia, powiedzcie dzieciom, kiedykolwiek idzie do szkoły, a zimny mróz, wymasować uszy i w domu.
Ja wiem, że zapomnijcie, połóżcie sobie kartkę w łazience, połóżcie sobie gdzie tej kartkę, tak? I masujcie uszy. Nie ma znaczenia rano, czy południe, czy wieczór. Będziecie mieć napromienioną buzię, będzie buzia czerwona, ukrwiona, nie potrzeba marki urody, laj, laj, laj. To same od środka będziecie mieć powabne, ładne dziewczyny. Tak, ale to się trzeba chcieć. I więc ja to właściwie czynię i dlatego chcę wam właściwie przekazać taką sprawę, żeby to wam weszło. A przede wszystkim proszę was, wizualizujcie, cokolwiek pragniecie. Powiem wam piękną modlitwę, cokolwiek. Przez dwa miesiące właściwie praktykuję, wypowiadam w umyśle. I dlatego ta czynność, moja modlitwa ma skutek, że dostojność jutrzenka, nasz oszlachetniona osobowość, duszyczka, ale przyjechał do mnie. To jest tak. Jezu, kocham cię. Jezu, przepraszam. Jezu, wybacz. Jezu, dziękuję ci, że jesteś z nami tu i teraz. Pewnym skupieniu, pewnym wypowiadanie, czy myślą, czy umysłem, łączy z duszą, łączy z sercem, łączy z tą boską energią. Stój. I wobec powyższego chcę wam przekazać, to jest coś pięknego, coś wspaniałego. Zmieni się wam życie, zmieni się wam myślenie. Tylko w umyśle, gdykolwiek ja, no wiadomo, że idę, położę się spać, to tylko moje umyśle to obcuję z tymi słowami, z tą myślą. Nie pozwolę, żeby negatywne myśli i sugestie do mojego umysłu się dostały. Bo właśnie jesteśmy tym, co wynika z naszych myśli. Kiedykolwiek mi jakieś negatywne myśli przychodzą, mówię. Ja jestem cząstką substancji boskiej. Wszelkie myśli negatywne, ani sugestie nie mam prawa dostępu na moje umyśle. Ja chcę i życzę sobie, żeby mój umysł, dusza i serca było napełnione pełną radością i miłością. Czujcie to, kochani, bo wszystko, cokolwiek będziecie czynić, to od duszy, od waszego spojrzenia na miłość, na naturę. Wielokrotnie po prostu do mnie dzwonią, hej panie, jako jaguara, coś podobnego. I to, a ja zawsze mówię, proszę panie, się pani nie martwi, jest pani zdrowia. Serduszko pani boli, tak. A ja mówię tak, proszę panią, serduszko pani spokojnie, delikatnie funkcjonuje, bez żadnych zakłóceń. Po minucie będą się tej kobiecie, jak się pani czuje? No panie, no i do serca przestał boleć. No to mówię, tak, to jest to piękne, to jest ta boskość, to jest to radość życia. Ale dlatego mówię wam, obcujcie z miłością do natury, do zwierząt, widzicie. Tu moja kukuśka leży z nami, bo ja kocham zwierzątka, prawda? I też po prostu aniołki, ja wobec powyższego chcę przekazać po prostu aniołki. Wielokrotnie ludzie o mnie mają, to po prostu śpią, przyciskają, obcują. Ale, jest powiedziane. Wiara i wiara. Nigdy nie mówcie w tematach, gdyby, żeby, ale. To jest biczowanie waszej duszy, waszego umysłu. Bo tu się mówi, chcę, potrafię, jestem, mam. I nadmieniam, że wobec powyższego wielokrotnie tam, jak ja przekazywałem u Janusza tę energię boską, wielu ludzi po prostu uzyskiwało to błogosławieństwo. I ja też pragnę i chcę przez moc Ducha Świętego, w moim głosie ta wibracja była, żeby do waszego serca, do duszy, cokolwiek jesteście nawiedzeni złymi energiami, niech zostaniecie oczyszczeni. Zostajcie oczyszczeni, a niech wasze duszy w umyśle i w sercu króluje duch radości. Duch miłości, duch spokoju.
proszę was, bardzo jestem wdzięczny, że właściwie taką moja szlachetność. Ja nie wiedziałem właściwie tak, jak pan Bergowicz, to musicie na przyszłe, bo już mamy za 3 lata, ja dam propozycję, żeby został naszym prezydentem. Bo to jest taka osobowość szlachetna, życzliwa, miła. My takich ludzi w Polsce potrzebujemy. Cieszy mnie to niezmiernie, że właściwie tutaj się znajduje, a czy tu się znajduje Janusz. Chcę właściwie jeszcze to przekazać. No wielu ludzi po prostu nawet i w Kanadzie do mnie dzwonili, mieli jakieś problemy ze sercem czy z czym. Ja sam nie jestem w stanie zrozumieć, gdykolwiek ja się skupiam i mówię, przyjdź Duchu Święty do tej osoby, oczysz ją. Niech moc Ducha Świętego wstąpi do ciebie, do wszystkich komórek i będziesz oczyszczony zdrowiem. I do mnie dzwonią, że to jest, że się to czyni. No, to jest taka rzecz, że nie jestem w stanie zrozumieć, ale tylko tyle mówię, że dziękuję za wszystko. Więcej, cokolwiek będziecie pragnąć się dowiedzieć o mnie, to tam są na Janusza wywiadach takie różne uleczenia na odległość. No i jestem ci wdzięczny, że tu twoja osobowość była. I was serdecznie pozdrawiam z miłością. Coś wam mam uczynić? Odezwijcie się, napiszcie ładne rzeczy w komentarzach. Też na was będę energię przesyłał, że umiecie się wywdzięczyć, żeście to otrzymali, co ja pragnę, co chciałem. Bądźcie otwarci. Niech serce wasze otwarte będzie do ludzi, do miłości. Tak, ja do was jestem. Dziękuję. Alleluja. Niech się tak stanie. Ale takie pytanie jeszcze mam. Jak ktoś zostanie uleczony na odległość, ktoś, kto ma na przykład raka albo jakąś inną ciężką chorobę, to czy to nie jest tak, że ta osoba jakby dostaje coś w darze, ale nie rozumie jeszcze, po co to jest? No bo przecież skoro ktoś zachorował na raka, to znaczy, że to jest pewna forma oczyszczania organizmu, oczyszczania duszy z czegoś, co ten człowiek sobie ma, czy jakąś nienawiść, czy jakieś stare takie sprawy, które są nieuleczone, czy jakieś sprawy rodzinne przez niego wychodzą. I teraz, jeżeli coś takiego się nagle wydarzy, to co to, czym to może skutkować? Bo ja myślę, że czasami jeśli ktoś dostanie taki dar zbyt wcześnie, to może nie być zbyt dobrze w efekcie tego, nawet jeśli się wyleczy, nie? Tak, no bo to właściwie jest tak, trzeba przekazać. Bo my sami nie wiemy, czym chodzimy i czym połączeniem jesteśmy. Ale przede wszystkim to jest miłość. Miłość, obcowanie, to jest ta potęga. Pięknie, że to mówił, nienawiść, etc., bo to jest zło, a zło czyni, no wiadomo, co czyni. I dlatego ja mówię, trzeba z każdym z miłością żyć, wybaczyć, ze zwierzątkami, z tymi, nigdy się nie przejmujcie, gdykolwiek mu ktoś powie jakieś wyrażenie, dyskutować, nie dyskutujcie o kim, po czym, na czym. Tylko się interesujcie własną duszą i z własnym ciałem, a resztę takie laj, 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 to was to nie interesuje. A dotyczy tych raków, to jest właściwie taka sprawa, że ludzie po prostu tak nie wiedzą. I to jest z jednej strony, ślicznie się to powiedział, to po prostu jakoś ostroga do innych, do rodziny, żeby było skupienie, coś się zmienić, coś wybaczyć, otworzyć serce, duszę do człowieka, a nie ino być, mieć i mieć. Żeby być, to jest wartość człowieka, bo mieć to jest niczym. Przecież wiecie, ile mieć, gdykolwiek się mówi, o, mam 45 miliardów to, a on więcej nie zniżeli ty, my, ale on nie ma odbicia. Na niego nie promieniuje miłość, bo on nie daje. A człowiek życzliwy, człowiek daje, obcuje z czym, to ta energia ludzi, cokolwiek uczyniłeś,
do Niego tą radość, tą pomogę, to On o Ciebie dobrze myśli. I Ty się napełniasz tą energią, Twoje komórki, Twoje ciało, Twoim spokojem, tym duszą. Bo jak Ty tylko ino mieć, to ten zły duch jeszcze mało ino mieć i mieć. Wyrzuć się takie negatywne myśli mieć. Cieszcie się to, co macie. I tak jak powiedziałem, tak jak ja, no wszystko lubię, wszystko kocham po prostu. No i czuję się radosny i zawsze choduję. Że po prostu ja po to żyję, żeby po prostu obcować z naturą, z ludźmi, żeby im doradzić, do mnie dzwonią radośnie i wszystkim ładnie mówię, no śmieję się. To leczy, że panie, no pewnie, nigdy nie mówię, że nie, bo to co nie da. Zawsze mówię tak i zawsze nawet mówię tak. Ale co ci powiem ciekawego, wobec powyższego, ja wielokrotnie się umówię na godzinę 15 przekazywanie energii przez miłosierdzie ludzie boskie. No ale lecz, ja gdzieś tam zapomniałem, gdzieś tam może zapomniałem o tej imieniu, o tym nazwisku. I wyobraź sobie, że po prostu wieczorem dzwonił. Halo, halo, la, 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 la. Jak ja się czułem wspaniale, ja mi pan energię przesyłał, przesyłał panu, pewnie, że przesyłałem. I powiedz mi to, co to temu jest, gdykolwiek ja zakomunikuję, że będę działał, raczej będę prosił, lecz nie jestem uczestnikiem przekazywania tej energii umysłem czy jakimiś tam osobami i to się spełnia. Co nam chce być na to powiedział? No ja uważam, że to jest w tym człowieku coś się wtedy otwiera, to ten stan oczekiwania, że tak będzie. Bo ja też tak samo miałem, jeżeli ktoś mi na przykład dzwoni albo SMS-a przyśle, że no głowa mnie boli, zrób coś, nie? No to ja mówię, dobrze, no to zaraz coś zrobię. I zapominam czasami. No. A za 15 minut, o dzięki, już nie boli, nie? No ale co? Ale właściwie ten, tak. Ten człowiek coś w sobie otwiera takiego, że to zaczyna działać, nie? Ale dobrze, ale dzwonię do mnie... To jest energia wszędzie. To nie jest tak, że to ty robisz, czy ja robię, czy ktoś. To jest wszędzie. No wiem, ale dzwonił do mnie z Kanady i mówię mu to, co przekazywałem ci, że po 15 mówię, a później zapomina, czy teraz i to się staje rzeczywistością. I wobec powyższego nie mówi, że my, gdykolwiek my myślimy, nasze myśli po prostu, hej, idą w górę, w Królestwo Niebieskie, tam to zarejestrowanie i ujdzie dokonują tych cudów. Że my to chcemy, a właściwie już nie obsujemy, że tam to zarejestrowanie i dokonują tych cudów. Jest takie przysłowie, nie wierz w cuda, polegaj na nich. Tak? No, więc niech się dzieje, nie musimy w to wierzyć. A, to działa. Pięknie, no tak, niech tak, no właśnie, właśnie. I tu jest to wyolbrzymienie, że to jest coś pięknego obcować z ludźmi, gdziekolwiek jesteśmy na takim poziomie. Tak się odczuwa jakiś spokój, radość, zadowolenie. No i to dodatkowo chce mnie, przyszło mi teraz na myśl taka sprawa, że też do mnie dzwonią, że po prostu przed egzaminami. Panie, jak chciałem sobie moja córka zdawać, ja zawsze mówię, panie, niczym nie ma jakiś zdawać. I tak jest, robi tak, że wszystkie pytania. Jedna taka kobieta chodziła na uniwersytet w Wrocławiu i taka była rozczarowana, do mnie dzwoni, Józiu, taka jestem załamana, bo co? Chłopak mi zostawił temu tydzień czasu. I wszystko, co prawda, gdy moje egzaminy, nic nie wiem, co to będzie, jak to będzie. A ja mówię, bratko, będzie dobrze. A znaczy ja, które by ci najlepiej odpowiadały numerki? A które umiesz? A ona mówi 11 i 12. Beatko, daję ci energię i moc jutro ich otrzymać i tak będzie. Proszę sobie wyobrazić, Ula, proszę ja ciebie dzwoni na następny dzień, że taka radosna szła na ten egzamin, jakby nigdy nic, po prostu i otrzymała te numery. I to jest to piękno, to jest to wdzięczność, ale ona chciała, szukała i wierzyła. To jest ta potęga w naszym umyśle, wiara po prostu. A gdziekolwiek się nie wierzy, idzę kastą głupie, no to tak dalej będzie. I to jest rzeczy, bo ja jeszcze dodatkowo inne miałem takie sprawy, że ja już może ci to mówiłem z tym, co to była, co ta kartka zachorowała. Mogę to ci powiedzieć o tej profesorce? No. Co 4 dni. Proszę sobie wyobrazić taką znajomą z Bielska. Chodziła. Znaczy, pracuję, ten, no, mi się z tym.
No i chciała, chodzi na studia do Katowic po prostu, że chce zdawać tego magistra. I ona mówi, tak, jestem rozpaczy, jutro egzamin. A taka profesorka niesympatyczna, taka niemiła, taka jakoś ordynarna, że bach się boję, że ja to zdam. Mówi, już weź się za mnie wstań. A ja mówię, tak, to była Ewa. Ja mówię, nie martwcie nic, będzie wszystko w porządku. No co? No i o godzinie to miało być 16 i ja koduję. Ja chcę, żeby Ewie po prostu te łatwe i numery po prostu przyszły na ten egzamin. A sobie myślę, aby to nie, no aby to coś niegodziwego dała ta profesorka, to tak myśl przeszła, choć do tego nie chcę czynić, żeby ją głowa rozmora. Nie wiem, skąd mi to przyszło. No. Proszę jej wybaczyć. Proszę sobie wyobrazić, że w sobotę Ewa idzie, laj, patrzy się, kartka. Profesorka chora, no to hej. Na przyszłą sobotę, no wasz profesorka chora. Ja sobie myślę, co jest. I na trzecią sobotę też. A ja sobie myślę, rany boskie, co ja porobił. No ale nic się z tym. Ale proszę sobie wyobrazić, jak one później przyszły, takie były wszystkie uszczęśliwione. Profesorka była spokojna, szczęśliwa, wszystko zdały. I kochani moi, i cokolwiek takie złe energie, co są u was w domu, to jest wszystko naleciało z tego złego ducha. Ponieważ my jesteśmy tym. Są dobre rzeczy, jak jesteś spokojna, miła, życzliwa do natury, do zwierząt, do wszystkiego. Jesteś uczciwa, lubisz się z drugimi dzielić, masz duszę otwartą, to jesteś miłośnikiem energii boskiej. A tu są takie proste sprawy. Chciwość, zazdrość, nienawiść, ego, broń szatana. A ze szatany to wiesz, jak umie podstępnie czynić, podstępnie dokuczać tym ludziom, co kobiety na takim wysokim poziomie jesteśmy. I proszę was, kiedykolwiek to będziecie atakowani w domu jakimi niegodziwymi słówkami, to ja was proszę tylko w ten sposób. Nie odzywajcie się negatywnie. Masz rację, no kochany, masz rację, kochany, masz rację. Zawsze powiedzcie mu, że masz rację, on się w końcu uspokoi, bo nie, ten zły duch nie będzie miał odżywki, nie będzie z czego krążył. I takie najlepsze ubezpieczenie jest, żeby spokój zaistniał. A jeszcze wizualizować tę osobę, cokolwiek jest taka niegodziwe myśli ma, wizualizujcie, że jest spokojna, że jest miła, że jest troskliwa, że was ma w objęciach, że jest kochana. Nie wolno swej energii, cokolwiek macie w domu, roznosić, przekazywać, mówić, bo wy ją wzmacniacie tego złego. Nikomu się nie mówi, czy na męża, czy na żonę, czy na dzieci. To trzeba w spokoju, miłości, to się zneutralizuje, albowiem kiedykolwiek będziecie, to wy to rozsiewacie, te rosy nienawiści i u nas znów do niego wchodzi i znów tym zwiedził, bo ja, bo ty, coś mi powiedziała. Nie wolno, skromnie, wszystko to przejdzie i wyrzucicie z niego, bo później taki zwiedł nie wiedzmy o czym mówić, bo masz rację, on wie, że głupie gada, ale powiedz, że masz rację. I to jest najlepsze zabezpieczenie. Prawda? Ciekawe. Prawda? I no. To spokojnie, nikt się nie kłóci, nie szarpać. Masz rację. I dlatego mówię, że jest to miło, że właściwie... No i co mi to teraz do głowy przyjdzie? No to mam teraz takie pytanie odnośnie tego tronu. Tak, żeby zmienić trochę temat. Skąd pomysł był na ten tron? Chcę wam właśnie przekazać, mili ukochani, oblubieńce i oblubieńce. Ja wiem, że niektórzy będą tam, że nie o mnie myśleć. To ja wiem, ja to znam. Że jestem taki, czy nie taki. Bo jak tym, co mam żoną energię, to powiecie, że jestem popieprzony. To jest prawda, bo będziecie mieć ten nakaz. Ale czy mili, to otrzymujecie radość i błogosławieństwo. Ale bo mnie dotyczy tego tronu. Zawsze po prostu był taki Stefański owego czasu, wieczne odpoczywanie. Ja mu zrobiłem Światowicz taką rzeźbę. Może mi tam pokazać ten Światowicz. A może. No nie szans. No i po prostu on to wyczuł, że cokolwiek po prostu ja czynię, wszystko emituje energię, ciepło. A gdykolwiek ciepło, to jest energia boska, lecząca. I więc po prostu on mi zalecił tego Światowicza. Ale jeszcze cóż. Jeszcze po prostu czynimy takie serca,
i napisałem: Serce Boskie z okiem opatrzności, niech was błogosławi i miłością ma. Te wszyscy ludzie trzymali, między innymi jeszcze, dam on zdjęcie jeszcze z Krawczykiem, też mu dałem, bo mu godny tego usposobienia. Ale później na tym nie doszło, a gdybym uczynił, zrobił tron, a na ten tron prosić mocą boską energię, gdybykolwiek ktoś usiednął, niech moc Ducha Świętego go oczyszcza i wzmacnia jego duszę, umysł i serca. I więc to uczynimy. Ale z tą radością, że właściwie to będzie skutek, a że zrobiłem tam piramidę, to ja to po to zrobiłem, żeby ludzie myśleli, hej, bo tam ciągle mówią, piramida leci, laj, laj, laj. No to macie laj, 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 piramidę zrobiłem, a niektórzy niewierzący mówią, a panie, no ta piramida, no pewnie, pewnie. Ale ona żadnej wartości nie ma, tylko tak wizerunkowo jest. I jak gdykolwiek ją ściągnę, to ta sama ta energia boska jest, uczulająca, wyciszająca. Janusz, znaczy nie Janusz, nie byłoby to najlepiej, jakby ja ci teraz dał numer telefonu, byśmy przedzwonili, co wielu ludzi po prostu doznali na tym leciu. To było to najpiękniejsze. Czy nie można było tak zrobić? Nie, nie ma sensu. Nie co? No bo, to, no bo co mówię, no niesamowicie, bo tam rzeczy tak mu niesamowicie, jakie energie chodzą po ludziach, cokolwiek, jakieś mają jakieś problemy, jakieś dokuczenia, czy kiedyś tak dolegliwości tak krąży, tak robi i tym podobne. I więc ja to uczyniłem, ale wyobraźcie sobie to, mieli ukochani, bo gdykolwiek widzicie, oglądacie Arka, to tylko są tacy mili serdecznie jak Arek, bo on ściąga dobrą energię, innych tam nie będzie oglądać na tym internecie, tylko tacy sympatyczni jak Arek. I proszę sobie wyobrazić, że wielu ludzi przyjeżdża z dzieciami. Jak wierzą, to po prostu są spełnienia życzenia. Wielu po prostu kobieta przyjechała z Krakowa i matka miała w autobusie i mówiła, że mama gada. No, posiedziała tu na tronie z półtorej godziny. Kobieta spokojna, na pytania odpowiada. Albowiem ani się nie kłóci, ani nic. A co jeszcze było owego czasu? Gdy właściwie tu przyjechał taki mój znajomy z taką dziewczyną, co może miała 20 lat, była w szpitalu psychiatrycznym, była tu w szpitalu. Nie mogli odgadnąć przyczyny tego zawirowania. I tu przyjechał z nią i tu usiadła na ten tron. Ale co było? Proszę sobie wyobrazić. Tak ją kręciło. Co ją wyło z tej strony? Ja myślę, rany łuski, co się będzie dalej robić? I myślę sobie, no trzeba byłoby za ręce trzymać i kropić. I tu jest uwarunkowane, że na moim tronie ludzie cokolwiek są nawiedzeni złą energią, wielokrotnie tak jest, odczuwają niesamowicie chłód, zimno, że muszą z miejsca uciekać, bo ten duch zły, kiedykolwiek u nich są, to po prostu nie chce z nich wejść, bo ich drażni, że zima jest, bo gdykolwiek tu jest ta boska energia. No ja później powiedziałem tak, no trzeba wejść, bo to taka sprawa. I to jest ta przyczyna. To są rzeczy, to nie jestem w stanie zrozumieć. A dodatkowo chcę wam jeszcze przekazać, że jeszcze nika takiej rzeczy nie ma, żeby na tronie usiąść i otrzymać błogosławieństwo. No bo ja tam daję boską energię, ja tam daję modlitwę i mówię: Jezu Chryste, proszę Cię, ześlij Ducha swego i dotknij trona mego i oczyść wszystkich tych ludzi, cokolwiek na nim usiedną. Niech wszystkie złe energie zostaną oczyszczone, a wszystkie komórki, którekolwiek są nawiedzone chorobami, niech spływają z was. I błagam Cię, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światłość Twego strumień na te ludzie, niech będą uleczeni i szczęśliwi.
przez Twoje obcowanie, którekolwiek, Ojcze, o co proszę, Ty mi, Jezu, zawsze wysługujesz. Jestem Ci wdzięczny za miłość, za spokój. Ja wiem, że jesteś ze mną przyjemny i teraz jest z nami. Tak, kochane, Anuszku, tymi słowami żyjemy. No i wiem, że i to jest to piękno, no bo przecież jak rozmawiają ze mną przez telefon, Panie, przez telefon z Panem rozmawiałam, Panie, kolana mi przestała boleć. Droga znów, teraz przyjechali z Bydgoszczy. Panie, ja miałem 15 lat katar. Z Panem rozmawiałem, Panie przesłała energię, katar mi zniknął i teraz tu przyjechali. To jest coś pięknego, kobieta chodziła tu spokojnie, to i radośnie, no i tyle jestem wdzięczny, że po prostu mogę przekazywać tę moją miłość, wasze obcowanie. A którykolwiek będziecie mieć dzieculeczka, jakieś tam, nie chcę powiedzieć, złej eny, proszę przezwonić, a wam będzie dane, wszystko będzie w porządku. Ten tylko tyle. To jeszcze może na koniec powiedz, w jaki sposób ludzie mogą sami w sobie otwierać coś takiego, że mogą sami i siebie uzdrawiać i innych. No, bo tu przede wszystkim jest uwarunkowane. Przede wszystkim jesteśmy tym, co wynika z naszych myśli. Wiara. Przede wszystkim trzeba wierzyć gdziekolwiek. Ja chcę, ja potrafię. Ja chcę, Jezu, wierzę w Ciebie, ulecz moje ciało. Ufam Tobie, ulecz moje ciało. To przecież tak można mówić i tak jak mówię w kościele. Nie, Panie, ja nie jestem godzien. Bo co to ja jestem godzien? Ja mówię, Panie, ja jestem godzien. Przyjdź do mnie, ulecz moją duszę, napełnij ją radością. Ulecz moje serce, ciało. Ulecz moje pozostałe członki, którekolwiek są zachorowane czy niegodziwe. Zeszli Ducha Świętego. Niech będę napełniony miłością i energią. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ale to, co powiedziałem na początku, powtórzę. Tę regułkę, taką małą, a taką potężną z wibracji, te słowa są. Jezu, kocham. Jezu, przepraszam. Jezu, wybacz mi. Jezu, dziękuję Ci, że jesteś z nami tu i teraz. Możesz mówić, że jesteś z Tobą tu i teraz, z rodziną. Skupić się z umysłem, z duszą. I w tym wypadku można mówić, ulecz moje ciało poszczególne, gdykolwiek mają jakieś zawirowania. Bo w tym tu się można mówić. Jezu, kocham Cię. Przebacz. To wiadomo o tym, że Ty po prostu przepraszam, że wszystko, co czyniłeś ludziom niegodziwego, bo Ty nawet nie wiedziałeś, czy niegodziwego czyniłeś, ale Ty przepraszasz. Ale Jezu, wybacz mi, jakie to piękne słowo, bo Ty nieświadomie to czyniłeś, wybacz mi, a gdykolwiek został, On Ci wybaczy, On Cię odrzuci z tego złego ducha, co Cię nękał, co czyniłeś złego, a gdykolwiek jesteś wybaczony, Ty czujesz się luźny, radosny, spokojny. Jezu, dziękuję Ci, to się łączy za wszystkie Twoje dary, za Twoją łaskę, co mamy w domu, za dzieci, co są zdrowe, co się dobrze uczą. Mało dziękuję Ci, Twórcy Jezusowi, to co z Tobą macie. Ludu, mój ludu, dziękujcie i za wszystko. A jak się dziękuję, to się to wzmacnia. Bo tak samo ja już nie mówię po Twoją obronę, ja tylko mówię po Twoją obronę, dziękuję Ci, Matko Bosko, za te dary. Ja już to mam i to dziękuję.
A gdy kładę bijecie, mówię, dziękuję, chcę Ciebie się to wzmacniać. Bo to jest poczucie wdzięczności. Tak. Wdzięczność wzrasta i wtedy się przyciąga wszystko, żeby być dalej wdzięczny. No pięknieś powiedział, no mój dostojny misjonarzu. Jak zresztą cudno, tak, bo to proste, a jak i to wspaniałe. Ta wdzięczność to jest najpiękniejsze słowo. I dlatego mówię, sobie zapiszcie i to powtarzajcie w umyśle. I dlatego mówię, i oto przez 2 tygodnie, 3 miesiące, znaczy powtarzamy te słowa i zaistniała ta przemiana, ponieważ Pan Alek jest u mnie w domu. To już ta wibracja szła, a ja myślałem i wizualizowałem Ciebie na tym. Chcę i życzę sobie, żebyś tu był. I to jest ta potęga, ale połączona z mocą ducha. Bo nie ma tu, nie było rozkazu, nie. To było tylko zostawione w spokoju. I po prostu bardzo się cieszę, że właściwie gościem, ale ty właściwie masz taką wibrację spokoju i chciałbym, żeby właściwie tu możesz u mnie mieszkać. Tak. Ja jestem sam. Chciałbym takiej drugiej osoby, żeby z takim charakterem był. Wartość człowieka to taki charakter ma, co umie słyszeć, mówić, czuć. A wiedzieć, co mówi. A małżeństwie nie wiedzą, co mówią, a nie umią słuchać. I to jest to wszystko. I dlatego mówię, skupić się. No wiem, że ten szatan w tych telewizorach, w tych internetach, to jest okropne, to na ten temat nie mówię, bo to nie koduję o takich słowach, ja nigdy nie mówię o kim, po czym źle, bo to mnie to nie interesuje. W ogóle o żadnych sprawach się nie interesuję, o polityce się nie interesuję. Ja się interesuję swoją duszą, swoim ciałem i we wdzięczenie Duchowi Świętemu za boski dar, którekolwiek mam. One mi się okazują, nawet przed moimi oczami, tą wdzięczność sobą, co lubię. O, to jest to odbicie modlitwy, prośby moje, te kochane, takie rzeczy. No bo ja nie wiem, wielokrotnie jeździłeś po różnych ciekawych, mądrych ludzi, zauważyłeś, żeby tak byli obdarzyli takim darem, żeby mieli takie owoce? Raz tak. Może nie owoce, ale dużo roślin takich ogromnych. W domu? W domu. Dużo roślin? Tak. Ale one tylko rośliny, a nie rodzą. No bo to były rośliny nierodzące. Ale tu jest to, że tu jest to, że rodzą. Jeszcze popatrzę, widzisz, jakie to wszystko wspaniałe, jakie to wszystko miłe. Jeśli na to popatrzysz, proszę, ja Ciebie do tego to chciał mówić i rozmawiać z nami. Taką wdzięcznością. No bo to wszystko jesteśmy tym, co wynika z naszej myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. No i to jest to piękne. No i bardzo mi to miło. Dobrze. No i może jakieś, proszę? No, jakieś może słowo końcowe. No końcowe, no wobec powyższego. No chcę życzę wam, nie króluje Duch Święty w waszych umysłach, w duszy, w sercach. Albowiem kiedykolwiek poddacie się po prostu boskiej energii, bijcie spokojnie. I tak jak wam zapowiadałem, nie wyrzucajcie złej energii komu, po co, na co. Bo ino też przygnębiajcie. Cieszcie się to, co macie. I bardzo serdecznie, kiedykolwiek będzie wam dane, proszę przyjechać do mojej piramidy na mój uzdrawiający tron. Alleluja. Jeszcze ci zaśpiewam. Yeah.